Masz świadomość. Nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. W istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez większość czasu był w gestii Rosji. Prezydent RP Andrzej Duda. Wspieramy Ukraińców w wojnie, której oni nie są w stanie wygrać. Rosja, pomimo tego, że słusznie nałożono na nią karę moralną i materialną w postaci bardzo daleko idących sankcji, radzi sobie i kontynuuje tę bezsensowną, absurdalną wojnę, której też nie jest w stanie wygrać. Od 22 miesięcy powtarzam, że należy ogłosić bezwarunkowe zawieszenie broni, a nie zgłaszać postulaty, których druga strona w żaden sposób nie może przyjąć. Profesor Grzegorz Kołotko. Ilość wierutnych bzdur i demagogii, która w czasach wojny w każdym kraju uchodzi za patriotyzm, jest w stanie wywołać rumieniec zakłopotania na twarzach przyzwoitych ludzi, gdy pozbędą się już złudzeń. Artur, Ponsobi, sobi, kłamstwa czasów wojny. Dzień dobry Państwu z tej strony. Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Łukasz Warzecha, publicysta i komentator, konserwatysta i liberał gospodarczy, pisujący m.in. do rzeczy w ONECie, w Rzeczpospolitej i do Super Ekspresu. Dzień dobry, Panie Łukaszu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, proszę o komentarz do słów prezydenta Andrzeja Dudy, którego zacytowałem na wstępie naszej rozmowy dzisiejszej. Pan Andrzej Duda, jako prezydent, powinien być szczególnie uczulony na to, jakiego języka, jakich sformułowań używa, niezależnie od tego, jakiego typu jest rozmowa, w której uczestniczy, czy to jest wywiad, mówiąc umownie, pod krawatem, czy też bez krawata, tak jak to właśnie miało miejsce w tym wypadku, bo zacytował Pan tutaj wypowiedź z wywiadu dla kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Więc tutaj mam wrażenie, że Pan Prezydent, jak to mu się czasem zdarza, zapomniał trochę o swojej roli i o tej ostrożności która jest, czy właściwie nawet powiedziałbym, roztropności, która jest absolutnie pożądaną, nawet konieczną cechą u przywódców. I tak bym oceniał to, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o spojrzenie na tę wypowiedź w kontekście, czyli w kontekście tego, kto ją wygłasza. Natomiast gdybyśmy wzięli samą tę wypowiedź, abstrahując od tego, że powiedział to prezydent Rzeczypospolitej, no to ona jest w gruncie rzeczy prawdziwa. Można by się przyczepić do tego, czy rzeczywiście Krym przez większość swojej historii był, w, jak to pan prezydent określił, w gestii Rosji, bo tutaj, w zależności od tego, jak głęboko sięgniemy, to możemy nawet, nawet dojść do wniosku, że najdłużej był w gestii antycznej Grecji. Natomiast rzeczywiście w tych czasach nowożytnych, no to chyba tak można powiedzieć z pewnymi zastrzeżeniami tam są spory, czy hanat krymski, czyli twór tatarski, był państwem, nie był, jak to interpretować, ale z pewnością od mniej więcej XVIII wieku Krym należał do Rosji. A to są przecież czasy najistotniejsze z punktu widzenia kształtowania się nowoczesnych państw. No i pierwsze zdanie z tego cytatu, czyli nie wiem tego, czy Ukraina odzyska Krym, to jest akurat bardzo ostrożne sformułowanie, ponieważ pan prezydent pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, że Ukraina nie odzyska Krymu i to wie dzisiaj każdy trzeźwo patrzący na tę sytuację, w ogóle taka teza w poważnych debatach o sytuacji wojennej na wschodzie od nas się nie pojawia. Poważne debaty niestety nie toczą się w Polsce. W Polsce mamy przede wszystkim przerzucanie się oskarżeniami o prorosyjskość. Poważne debaty toczą się w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Polsce niestety nie. I w tych wszystkich debatach w ogóle nie pojawia się kwestia nie tylko odzyskania Krymu jako realnej perspektywy, ale nawet odzyskania tych terenów na wschodzie Ukrainy, które Rosja zajęła. Oczywiście dla każdego jest jasne i myślę, że to pan prezydent też miał na myśli, on tak zresztą potem klarował tę swoją wypowiedź. Że z punktu widzenia prawa międzynarodowego wszystkie te terytoria, łącznie z Krymem, są częścią Ukrainy. No ale prawo międzynarodowe ma to do siebie, że ono może mówić jedno, natomiast stan faktyczny może być zupełnie inny i tak w wielu punktach na świecie jest. No i to jest taka specyficzna sytuacja rozdźwięku pomiędzy stanem formalnym a stanem faktycznym, którą też trzeba zaakceptować i uwzględnić w naszych kalkulacjach, jeżeli chcemy patrzeć na sytuację realistycznie. A jakie trzy najważniejsze lekcje dla Polski płyną z tych dwóch lat wojny na Ukrainie? Nie wiem, czy aż trzy bym tutaj yy, yy, wymyślił, czy wskazał. Na pewno yy, podstawowa i najważniejsza jest taka, że należy kierować się realistyczną oceną sytuacji, a nie myśleniem życzeniowym, czyli wishful thinking. Niestety yy, Polska. W której nie tylko publiczność, ale też elity mają skłonność do unoszenia się, uwzniaślania, dobrania swoich życzeń za stan faktyczny, no ma tendencję do tego, żeby nie patrzeć na sytuację realistycznie i z tym mieliśmy do czynienia przede wszystkim w pierwszym roku wojny, kiedy to właśnie takie stwierdzenia, jak choćby to, że Krym, odzyskanie Krymu jest o krok. Pojawiały się co chwila albo że upadek Rosji jest to krok, że zarządzony przez Władimira Putina pobór spowoduje bunt obywateli. No, mnóstwo takich rzeczy się pojawiało kompletnie oderwanych od rzeczywistości. Więc pierwsza lekcja to by było to, że realizm wskazuje dużo lepiej rozwój sytuacji niż idealizm. Myślę, że druga lekcja jest taka, że wielcy tego świata. No naprawdę przejmują się głównie własnymi interesami, a nie interesem Polski czy interesem Ukrainy. Ta lekcja jest oczywiście ściśle powiązana z tą pierwszą. Pamiętam doskonale, jakie oburzenie przez wiele miesięcy wywoływała teza, zupełnie oczywista przecież, że nie mamy tak naprawdę do czynienia z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, tylko z konfliktem rosyjsko-chińsko- amerykańskim, że to jest wojna wielkich toczona poprzez pośredników, no częściowo, bo Rosja sama w tej wojnie bierze udział, natomiast Ukraina jest takim pośrednikiem, czyli że jest to współczesne wcielenie tak zwanych proxy wars, które toczyły się w czasie zimnej wojny w różnych miejscach na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, w których nie bezpośrednio stawały naprzeciwko siebie te wielkie siły. I tutaj też mamy coś takiego, i te wielkie siły oczywiście realizują własne interesy. Stany Zjednoczone też realizują tutaj własny interes, nie interes Polski, ani nie interes um, Ukrainy. Um, no i tak zastanawiam się nad um, trzecią lekcją, ale chyba trzecia lekcja powinna być taka, że nie ma i to znów, no przepraszam, wszystkie one są powiązane ze sobą, że nie ma w stosunkach w relacjach międzynarodowych miłości. Tutaj nawiązuje do, do tych jakichś złudzeń dotyczących wzajemnej miłości pomiędzy Ukrainą a Polską czymś, co nam wmawiano przez długi czas, i mam wrażenie, że teraz znowu nam się to próbuje wmawiać może trochę mniej intensywnie, ale jednak to się ogniskowało w takim stwierdzeniu kompletnie nieprawdziwym, że Ukraina walczy za nas. Ukraina nie walczy za nas, Ukraina walczy za siebie, przy okazji realizując częściowo nasze interesy, to bardzo dobrze, ale też częściowo ich nie realizując. No i tutaj myślę, że trzeba pamiętać o tym, o tym zdaniu wygłoszonym swego czasu przez jednego z XIX-wiecznych przywódców brytyjskich. Wówczas. Ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że Wielka Brytania nie ma wiecznych wrogów i wiecznych przyjaciół, Wielka Brytania ma wyłącznie wieczne interesy. To jest prawda, która w Polsce niestety wciąż nie jest specjalnie popularna, a nawet przez wielu odbierana jest jako herezja. Pan już o tym wspomniał w tych wypowiedziach swoich, ale ja mimo wszystko przycisnę, bo pojawia mi się takie pytanie: co polscy guru od geopolityki mówili w pierwszym roku wojny, a co okazuje się dziś kompletnie nietrafioną analizą? Pytam też w kontekście obserwowania tego, co pan mówił rok temu, co mówi w tym roku, czyli co mówił w pierwszym roku, zaraz po wybuchu, co mówi teraz. I po tym, jak e, obserwuję, e, obserwuję wpisy od tych dwóch lat różnych analityków, ekspertów na Twitterze, którzy no, jest to dla mnie w pewien sposób żenujące, jak nie potrafią przyznać się do tego, że się mylą, że tej analizy po prostu są kompletnie od czapy. I tylko właściwie, jak się zmienia wiatr i sytuacja, to nagle oni też zmieniają, jak chorągiewki swoje analizy. Pan użył tutaj słowa geopolitycy. Nie wiem, czy w pełni świadomie, bo to jest taki specyficzny odłam ekspertów, i mm, oni głosili pewne swoje szczególne. Tezy. Na przykład y, pojawiała się często teza o odnowionym strategicznym partnerstwie polsko-amerykańskim, co się de facto nie zrealizowało. Um, natomiast, jeżeli mówimy w ogóle o opiniach, które się pojawiały, i które były kompletnie nietrafione, już nie z tego skrzydła geopolityków, ale w ogóle polityków czy tak zwanych ekspertów różnego rodzaju i tych w mundurach. I tych, którzy kiedyś nosili mundur, i tych, którzy go nigdy nie nosili, no przynajmniej oficjalnie, no to parę takich możemy też wskazać. Na przykład, ja już o jednej rzeczywiście powiedziałem, że Rosja. Się rozpadnie, będzie bunt, yy, Władimir Putin zostanie obalony. No to oczywiście się absolutnie nie stało. Że Ukraina jest w stanie przeprowadzić skutecznie totalną kontrofensywę, odbijając wszystkie zajęte tereny. No, moglibyśmy tutaj w tym momencie wbić w Google hasło yy, Ukraina odzyska Krym i zobaczyć, kto i na który. Miesiąc roku 2023 przewidywał taki scenariusz. Tak, to dobry pomysł. Um, tak, to i myślę, że, że żebyśmy parę takich fajnych rzeczy znaleźli. Um, kolejna taka rzecz, no, to jest kwestia um, amunicji i tego, jakie siły, jakimi siłami dysponuje Rosja. No tutaj też widać, że nie spełniły się te prognozy, które mówiły o rychłym wyczerpaniu tych zasobów. Pamiętam jak z Kpiną mówiono o tym, że w rakietach, których używają, używają siły rosyjskie, Rosjanie montują czipy z lodówek i że to jest świadectwo tego, że za chwilę no w ogóle przestaną mieć czym strzelać. To no, jest... Luty 2024 roku i już o tych chipach z lodówek nikt nie wspomina, a Rosjanie jakoś cały czas mają czym atakować. Oczywiście wiemy, że nawiązali współpracę z krajami innymi, które im prawdopodobnie lub oficjalnie dostarczają amunicji. To jest na przykład także Korea Północna, no, ale to jakby tutaj trzeba było to też wkalkulować w, w te swoje prognozy, więc dużo było takich stwierdzeń, które okazały się Kompletnie, całkowicie chybione i były właśnie tym wishful thinking. Wystarczyło spojrzeć na mapę i przeczytać kilka statystyk, żeby przekonać się, że Rosja, kraj o tak ogromnej głębi strategicznej, gigantycznych zasobach i co bardzo ważne, no autorytarnym systemie rządów, czyli takim, gdzie stosunkowo łatwo jest przestawić gospodarkę na tory wojenne, gdzie nie trzeba się przejmować opinią publiczną, gdzie nie trzeba się przejmować demonstracjami, gdzie to wszystko no, bardzo łatwo stłumić za pomocą służb specjalnych czy policji. Jest odporna na takie sytuacje, które myśmy sobie wyobrażali, przepraszam, nie ja, nie myśmy, tylko niektórzy sobie wyobrażali, że będą powodowały jakiś błyskawiczny rozkład Rosji. No i jeszcze jedna sprawa, o której trzeba koniecznie wspomnieć, to jest sprawa skutków sankcji. No, my też widzimy chyba dzisiaj już wyraźnie, że sankcje, które bardzo mocno wpłynęły w pierwszym momencie na Możliwości Zachodu, które sprawiły nam mnóstwo problemów, które napędziły bardzo inflację i które wydrenowały kieszenie Europejczyków, nie zrobiły większego wrażenia na Rosji, która również na te sankcje okazała się odporna, ba ja bym powiedział nawet, że te sankcje otworzyły w pewnym sensie nowe geopolityczne możliwości dla Rosji, ponieważ Rosja. Przyspieszyła, prawdopodobnie i tak by to nastąpiło, ale ta sytuacja przyspieszyła tworzenie alternatywnego obiegu światowego, który zaangażował oprócz Chin i Rosji kraje globalnego południa przede wszystkim, no i w którym Rosja zamierza się umościć na dobre. Czyli przeszliśmy od takiego systemu, w którym Rosja. Była jakby częściowo inkorporowana w ten system zachodni, do świata, w którym mamy dwa równolegle działające systemy i dużą część krajów, również tych wspomnianych przeze mnie krajów afrykańskich, które próbują jakoś balansować pomiędzy jednym systemem, a drugim, czy to jest sytuacja, suma Sumarum dla Zachodu lepsza czy gorsza, no pewnie musimy poczekać ileś lat, żeby to stwierdzić. Natomiast z całą pewnością to nie jest sytuacja prowadząca do zawalenia się Rosji, tak jak twierdzili ci wspomniani przez pana analitycy. A to jeszcze spytam z ciekawością, bo Pan <laughs> pewnie z dużo większą precyzją i szczegółowością obserwuje. Ten rynek wypowiedzi, publicystyki? Jaki procent? Tak, oczywiście, szacunkowo, intuicyjnie, tych analityków, Pana zdaniem, przyznało się, czy jakby powiedziało, że tak, popełniliśmy błąd, czy popełniłem błąd, uważam, że. To było zbyt zbyt nietrafiona. Moja analiza była nietrafiona. Przepraszam. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny, gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Kojarzę osoby, które mówią ewidentnie coś innego niż mówiły, czy one gdzieś przyznały się do błędu, no nie chcę mówić, że się nie przyznały, bo po prostu nie śledzę każdej wypowiedzi na przykład generała Skrzypczaka, który bardzo mocno zmienił swoje zapatrywania. No, podobnie jak nie śledzę każdej wypowiedzi Marka Budzisza, którego ostatnia książka, pauza strategiczna dosyć mocno też chyba sygnalizuje zmianę podejścia do sytuacji. No, są osoby, które w zasadzie od początku zachowywały trzeźwość. Tutaj też trzeba oddać honor, taki jak na przykład generał Leon Komornicki. No ale to raczej był wyjątek, a nie reguła, więc to na tak postawione pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo musiałbym oczywiście śledzić wszystkie wypowiedzi Jasne. tych osób. A co Polska może i powinna zrobić, żeby na Ukrainie zapanował pokój? No my niewiele możemy zrobić jako Polska. My jesteśmy w tej grze pionkiem, nie jesteśmy rozgrywającym aktorem. Na pewno... Nie jest jakimś dobrym pomysłem, niektórzy to lansowali, żeby kompletnie zakręcić wszelkie kurki z pomocą Ukrainie, bo moim zdaniem, Ukraina jest nam potrzebna jako bufor między nami a Rosją. Więc. Też powinniśmy dbać o to, żeby Ukraina tej wojny całkowicie nie przegrała. To nie byłby dla nas dobry scenariusz. Natomiast nie mam wrażenia, że my tu mamy jakiś wpływ. Mogliśmy mieć ten wpływ i mogliśmy go być może zachować, gdybyśmy w pierwszej fazie wojny grali inaczej. Natomiast potem zostaliśmy kompletnie zmarginalizowani. W tej chwili jesteśmy całkowicie zmarginalizowani. No, pewnie nowy rząd będzie próbował teraz robić wrażenie, że tak nie jest. Natomiast myślę, że my będziemy w tej chwili, już pod tym nowym rządem, traktowani przez Kijów całkowicie instrumentalnie, jako taki um, instrument nacisku na tych y, donatorów, którzy y, mogą się z czymś ociągać. No, ale to też będzie właśnie, tak jak powiedziałem, traktowanie całkowicie instrumentalne. Być może będziemy jakoś rozgrywani w, w grze, którą Kijów toczy z Berlinem. Na piątym forum geopolitycznym prowadził pan u nas debatę pod tytułem Polska na globalnej szachownicy, czy jest tam miejsce dla nas. Był pan moderatorem, więc trudno było panu odpowiadać na to pytanie tytułowe, ale dzisiaj właśnie jest okazja, proszę odpowiedzieć na nie. No, tak jak pamiętam tamtą bardzo ciekawą dyskusję, to um, większość opinii krążyła wokół takiej tezy, że może na globalnej szachownicy nie i że raczej powinniśmy mierzyć swoje siły na zamiary? Natomiast na tej szachownicy regionalnej, tak, że tutaj mamy szansę. Natomiast wydaje mi się, że my tę szansę podstawową, która się otwierała w związku z wojną na Ukrainie. Przez brak konsekwencji, przez bardzo dziecinne widzenie tego konfliktu, infantylne, przez brak realizmu, że my te szanse przegraliśmy. I jakbym spojrzał dzisiaj na Polskę, jesteśmy pogrążeni tak bardzo w naszych własnych problemach, że już kompletnie umykają nam kwestie poważniejsze. Podam tu tylko jeden przykład, niezwiązany z wojną na Ukrainie. W momencie, kiedy rozmawiamy, pan prezydent Andrzej Duda odbywa podróż po krajach afrykańskich. Afryka w ciągu ostatnich lat stała się bardzo ważnym poligonem, na którym ścierają się globalne interesy. Był taki okres, kiedy kiedy to się uspokoiło po zakończeniu zimnej wojny, kiedy Afryka pozostała na marginesie, natomiast teraz głównie ze względu na to, że jest to kontynent, na którym są duże zasoby pierwiastków niezbędnych w tak zwanej zielonej rewolucji. To jest jeden z powodów. Afryka znów jest tym polem rywalizacji, gdzie próbują swoje, swoje terytoria czy swoje strefy wpływów bardziej wykrawać i Chiny i Stany Zjednoczone. I Francja, w jakiejś mierze również Niemcy, Wielka Brytania, no Polska nie za bardzo ma w ogóle taką tradycję, no bo my nie mamy tradycji kolonialnej. Natomiast ta podróż pana prezydenta jest oczywiście potrzebna, i ja mówię o tym dlatego, że proszę zobaczyć, że się nie pojawiają żadne poważne analizy tej podróży. Przecież w sytuacji, kiedy Dochodzi do takiego wyjazdu, jednak można powiedzieć dosyć egzotycznego. No to my powinniśmy dostać w polskich mediach nie tylko pełen przegląd celów podróży pana prezydenta, ale jeszcze z bardzo dokładnym wyliczeniem tego, co można załatwić w danym kraju, co Polska może tam konkretnie ugrać, jacy tam są główni aktorzy, jakie tam się interesy ścierają. No i oczywiście analizę tego. Co ewentualnie ugrać się już udało. Nie ma tego. Po prostu podejście jest skrajnie infantylne, niedojrzałe i nieprofesjonalne. Mówię to, no, ja bym sam oczekiwał takiej analizy. Ja nie jestem specjalistą akurat od krajów afrykańskich. Nie jestem w stanie takiej analizy przeprowadzić, ale, ale główne media powinny mieć od tego ludzi. Natomiast to, no, tak jak widzę, to wszystko się sprowadza albo do jakichś obrazków. Które, do których w ogóle żaden komentarz poważniejszy nie jest dołączony, albo ewentualnie, co jeszcze gorsze, do jakich kpin z prezydenta, że pojechał na, na, na kontynent afrykański. No niestety jak pana słucham, to w sumie z moich doświadczeń, czyli blisko już 30-letnich społecznikowskich, ta soft power, to ta think tankowość, ta, eksper ta eksperckość zarówno w naszych instytucjach rządowych, jak i pozarządowych w redakcjach, no to po prostu sięga dna. Niestety to jest po prostu moim zdaniem bardzo wszystko słabe, ale to jest, o, to jest jakby temat na zupełnie inną rozmowę. Ja, przepraszam, jeżeli pan pozwoli, bo tak z ciekawości, kiedy, kiedy rozmawiamy, to e, wszedłem sobie na portal no, jednej z głównych telewizji. Informacyjnych, czyli TVN24, żeby zobaczyć, czy w ogóle się pojawia jakaś informacja o tej podróży afrykańskiej pana prezydenta. I tak, na głównym, na głównym temacie, główny temat na samej górze to jest, gdzie mogą wejść Kamiński i Wąsik, rzeczniczka Hołowni Odpowiada. No to jest, przepraszam, jakaś kpina kompletna. Potem jest coś o rewolucji w, w sklepach, nie wiem o co tu chodzi. Potem książę Harry przyleciał do Londynu. Potem mamy sytuację w Stanach, że Biden ma się zwrócić z apelem do Kongresu, rywalka Trumpa wystąpiła o ochronę, kwestia maila pana Jabłońskiego, członka komisji do spraw wyborów kopertowych i tak dalej, i tak dalej. No, nigdzie tutaj nie widzę nawet dwóch słów. Na temat tej podróży, która, jak powiadam, może być potencjalnie bardzo dla Polski ważna z punktu widzenia naszych interesów. O, przepraszam, jest gdzieś na jakimś piętnastym miejscu drugi przystanek w afrykańskiej podróży prezydenta przybił do Rwandy, więc jakaś informacja um, kilkuakapitowa jest. Oczywiście nie jest to żadna poważna analiza. No dobrze, a czego my, obywatele, powinniśmy dziś żądać od rządu, domagać się od ekspertów i dziennikarzy, a czego wymagać od siebie w tych tematach związanych z Ukrainą i doświadczeniami dwuletniej wojny? Po pierwsze, od władzy mamy prawo domagać się przejrzystości w jej działaniach, ale także skonfrontowania się z opiniami i oczekiwaniami obywateli innymi niż te. Które władza sobie wyznaczyła jako linię. Ja tutaj myślę na przykład o zapowiedzi pana posła Pawła Kowala, pełnomocnika do spraw odbudowy Ukrainy w polskim rządzie, który stwierdził, że nie będzie żadnego ograniczania 800 plus dla. Ukraińców, no i rozumiem, że innych świadczeń socjalnych też jest to, przypomnę, rzecz, która to wynika z sondaży budzi największy sprzeciw wśród Polaków, nie będzie żadnego ograniczenia. Będzie on to chyba nazwał przestrajaniem czy dostrajaniem coś takiego. Natomiast no, bardzo wiele osób w Polsce, również wśród um, elity politycznej są tacy, nie widzi potrzeby, żeby w ogóle um, Ukraińcy na tym etapie konfliktu mieli. I dostęp do polskich świadczeń socjalnych, co zresztą mogę to powiedzieć na podstawie wielu informacji, które do mnie spływają, notorycznie nadużywają tego systemu. No ale tutaj nie ma gotowości na konfrontację z tymi opiniami. Zresztą poprzednia władza, żeby, było, żeby być uczciwym, również takiej gotowości nie wykazywała. Jeżeli chodzi o media, no to myślę, że podstawowym oczekiwaniem jest pokazywanie również różnych poglądów w tej sprawie. I niestety mamy tutaj całkowitą jednostronność. Ta jednostronność również dotyczy w tej chwili mediów państwowych, zwłaszcza telewizji państwowej, która no, jest takim soft TVN-em, więc również taki przekaz serwuje. Może jakieś akcenty sceptyczne się jeszcze pojawiają czasem w mediach polsatowskich to tam tak. Natomiast natomiast tutaj już nie, a wydaje mi się, że to nie jest jakiś wygórowany wymóg, żeby te różne stanowiska pokazywać. Mhm. A od siebie, Czego powinniśmy wymagać od siebie? my obywatele? Od siebie przede wszystkim powinniśmy wymagać tego, żeby wymagać od innych. To jest podstawowa kwestia bo jeżeli nie wymagamy od innych, no to nie, nie będziemy mieli podstaw do tego, żeby oczekiwać, że te nasze, że te nasze żądania, że nasze oczekiwania zostaną, zostaną spełnione. No to jest kwestia poszukiwania samemu informacji, to jest kwestia weryfikowania tych informacji, ale to jest także kwestia chęci zapoznawania się z innymi punktami widzenia, bo no przecież to też nie jest tak, że tutaj Racja jest tylko po jednej ze stron. Ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. Są tutaj różne argumenty, różne racje, i co ja bardzo zawsze podkreślam, to nie jest sprawa zero-jedynkowa. Kwestia pomocy, polskiej pomocy dla Ukrainy, to nie jest sprawa zero-jedynkowa. To nie jest tak, że albo pomagamy na full i w ogóle nie myślimy o sobie i własnych interesach, albo kompletnie nie pomagamy. I zamykamy się całkowicie, wyrzucamy wszystkich Ukraińców z Polski i w ogóle nie chcemy mieć z tym konfliktem nic wspólnego. Więc pamiętajmy również o tym. I ostatnie pytanie: jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w tematach, o których rozmawiamy? No i jaka jest na nie odpowiedź? Zastanawiałem się nad tą sprawą, kiedy dostałem od pana zagadnienia do tej naszej rozmowy. Czy jest jakieś takie pytanie, Myślę, że na szczęście mogę powiedzieć, że w różnych rozmowach, również takich jak ta, czyli głównie takich trochę poza głównym nurtem, chyba padły wszystkie istotne pytania, więc może w gruncie rzeczy nie jest tak źle. To znaczy, może są takie miejsca, gdzie jeżeli się jest tam zapraszanym, to usłyszy się wszystkie istotne pytania i będzie można na te wszystkie istotne pytania odpowiedzieć. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Łukasz Warzecha, publicysta i komentator. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek? Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu InstytutSprawObywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.